Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. W najbliższą sobotę zaplanowano dwa istotne wydarzenia. Diecezjalny Dzień Młodzieży oraz kolejną nowennę przygotowującą miasto do obchodów 300-lecia istnienia. 26 maja to również dzień, w którym już w całej krasie suwałczanie zobaczą nowy pomnik usytuowany na rondzie Świętego Krzyża. Ten pomnik to taki hołd dla ojców założycieli Suwałk, bo jak każdy zna historię naszego miasta, to Kameduli założyli Suwałki i to właśnie oni są między innymi w naszym herbie i to oni patronują naszemu miastu od lat. Podczas uroczystości nieprzejezdna będzie ulica Kościuszki na odcinku od ronda przy Tesco do placu Piłsudskiego. Od godziny 10.30 do 12.00 praktycznie ta część Suwałk, czyli całe to rondo plus ulica Kościuszki aż do ulicy, do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego niestety będzie albo wyłączona z ruchu, albo ten ruch będzie tymczasowo wstrzymany. Także już od razu tutaj uprzedzą wszystkich kierowców, by jeżeli nie muszą, to omijali tą część Suwałkę w sobotę w tych godzinach. Uroczystość odsłonięcia pomnika zaplanowano na godzinę 11.00. Po niej uczestnicy przejdą do placu Piłsudskiego pod pomnik Jana Pawła II. Na godzinę 13.00 zapowiedziano mszę, którą celebrował będzie ksiądz biskup Jerzy Mazur. Po niej plenerowe spotkania ze sztuką, krótki koncert grupy Nie ma go tu. O 16.00 rozpocznie się uroczystość przeniesienia krzyża pod kościółek gimnazjalny.